Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. W tym filmiku podpowiemy Wam, co możecie dać, podarować swoim mamom na ich święto 26 maja. To już niedługo. Za 3 dni. Więc musicie się spieszyć. Najłatwiejszą rzeczą na dzień mamy, ale taką najbardziej banalną też, będzie podarowanie swojej mamie kwiatka. Ale to prawdopodobnie robiliście co roku, więc może w tym roku warto zrobić coś innego. Na przykład? No na przykład jakieś dobre śniadanko. Ja tak robiłam swojej mamie. Zawsze wstawałam o 5, 6 rano, szybko leciałam do Tesco, kupowałam coś na śniadanko, do tego właśnie jakiś kwiatuszek, żeby przyozdobić stół, żeby nie było pusto. I taki prezencik dostawała moja mama. I tak mnie Paulinka budziła i to było bardzo, bardzo przyjemne. Ale to była młodsza, więc z każdym rokiem poprzeczka rośnie się dźwiga, także zobaczmy, co w tym roku będzie. No tak, no to kolejną rzeczą jest zrobienie jakiegoś kwiatka z bibuły czy coś. Jest pełno filmików, poradników na YouTubie, w którym możecie zobaczyć, jak prosto jest zrobić kwiatka z bibuły. My przejdziemy raczej do innych rzeczy, ale to też jest jakiś pomysł. Tak, no każdy pomysł jest dobry. Paulinka teraz opowie o albumie, który dostałam ja i który dostał też mój mąż, ale to było na inną okazję. To nam Paulinka sprezentowała na gwiazdkę, na Boże Narodzenie. Ale jest to też bardzo fajny pomysł na to, żeby dać taki prezent mamie na Dzień Matki. Kupiłam im 2 osobne małe albumiki. Wywołałam najlepsze zdjęcia. Najśmieszniejsze, takie najciekawsze, takie, których jeszcze nie mamy. Takie, które jeszcze nie były wywołane. Ułożyłam z tych zdjęć taką jakby historyjkę, ale w ogóle miałam tam znaleźć jakieś cytaty na internecie i w ogóle, także tak. Siedziałam godzinę i szukałam cytatów, które mogłam dopasować do zdjęć, ale szczerze, żadnych ciekawych nie znalazłam. Naprawdę dużo czasu nad tym spędziłam i nic kompletnie takiego nie było, co wzbudziłoby we mnie takie, nie wiem, wow! No więc wymyśliłam historyjkę sama. Najpierw opisałam, że tak powiem, miłość moich rodziców. Potem przeszłam do tego, że się urodziłam. Znaczy, dobrze, pokażemy. To jak każdy z nas, ja i mój mąż, zobaczyliśmy ten album. A każdy album, miał inny. Tak, każdy miał inną historię, do innych zdjęć dopasowane opisy. To po prostu żeśmy naprawdę mieli łzy w oczach. I tak, na przykład z miłości dwojga ludzi, czyli ja i mój mąż, powstało to. I tutaj Paulina po prostu żartobliwie wstawiła swoje zdjęcie, na którym pokazuje nam łzy. I to po prostu wywołało w nas salwę śmiechu. Potem jest takie zdjęcie mniej Paulinki, a opis jest: i tak to sobie rosło. W tym wszystkim pomagali jej rodzice i jest tutaj zdjęcie mnie i mojego męża, jak sobie buziaka dajemy. Paulinka napisała, bo w rodzinie chodzi o to, aby się wspierać i jest tu takie zdjęcie mnie i Pauliny. I po prostu ułożyłam taką historię. Ułożyła, tak. Gdy jest dobrze i znowu się przytulamy, i gdy jest źle, tu mamy takie zdjęcie, na którym się przytulamy, ale to był taki ciężki dzień. Także po prostu trzeba przeglądnąć sobie swoje zdjęcia i dopasować sobie po prostu swoją historię. Tutaj na przykład jest takie zdjęcie, gdzie ja po prostu coś Paulinie pokazuję, a ona do tego dopasowała: mimo tego ty zawsze pomagasz mi odnaleźć właściwą drogę. I na przykład ja tutaj po prostu coś tam pokazuję. Także każde zdjęcie może zainspirować do jakiegoś opisu. Także to jest naprawdę świetne. I naprawdę, jeżeli poświęcicie takiemu albumowi chwilę czasu, to mamy naprawdę, na pewno się wzruszą. Naprawdę. Jeszcze moja wychowawczyni w klasie 3 podstawówki dała nam jeszcze taki pomysł, że dała nam kartki, zwykłe białe kartki. Kazała nam je podziąć na małe kwadraciki i zrobiliśmy całą klasą kupony. I tam było na odkurzanie, na całuska, na umycie naczyń, na posprzątanie. I po prostu dałam to mamie i powiedziałam: tak, ja nie będę robić nic,
I dopóki nie dasz mi tego kuponu. Tak. I to też było, jak chciałam coś od Pauliny, to po prostu dawałam jej kupon, no i co? I musiała bez gadania to po prostu zrobić. Tak. Najlepszy kupon, przy którym wszyscy się uśmiali, był święty spokój. Tak był zatytułowany ten kupon. Tak, to też jest naprawdę fajne. No ale co? Teraz pokażemy Wam coś też prostego, ale też nie banalnego. Pokażemy Wam, jak zrobić mamie różyczki z ciasta francuskiego jabłek. I z jabłek. I teraz idziemy do kuchni. Jestem w kuchni. Zrobię teraz ciasteczka z ciasta francuskiego i jabłek. Jest to smakołyk, który naprawdę można łatwo przyrządzić i można zmieścić je w 5 zł. Za ciasto francuskie dałam około 4 zł, za jabłka złotówkę i teraz tak. Myślę, że cynamon ma większość z nas w domu, a syrop klonowy jest jako dodatek, który jeżeli ktoś ma, może dać, a jeżeli nie, to nie jest potrzebny. Kroimy już wcześniej umyte jabłko na pół. Trzeba teraz wydrążyć środek z jabłka. Teraz druga połówka jabłka. Na razie wydrążyłam 2 jabłka. Jeżeli te 2 jabłka nie wystarczą, dokroję ostatnie. Ale na razie skupmy się na pokrojeniu ich. Musimy uważać, żeby te części były bardzo cieniutko pokrojone. Mniej więcej tak wygląda jeden plasterek. Kochani, uwaga na palce. Do gotującej się już wcześniej wody wsypujemy pokrojone jabłuszka. Do gotującej się wody wlałam ocet i syrop klonowy. Następnie wsypałam moje pokrojone jabłuszka. A teraz musimy to gotować 2 minuty i przykryć pokrywką. Jabłka gotujemy, aby nabrały miękkości. Teraz muszę jabłuszka wyciągnąć z garnka i zostawić do przestygnięcia. W międzyczasie, jak stygną jabłka, przygotuję sobie ciasto francuskie. Odmierzyłam sobie w międzyczasie mniej więcej 6 równych części. Teraz muszę je pokroić. Jak nie odwiniecie ciasta francuskiego z papieru i pokroicie je, to będą różne części. Fajne rolatki mi wyszły. Teraz rozbijam ciasto. Już mogę spokojnie ściągnąć papier z ciasta. Jak zapomnicie ściągnąć papier, to go zjecie. Także no, uważajcie. I rozkładam moje jabłuszka na cieście. Pamiętajcie, żeby jabłuszko wychodziło poza krawędź ciasta. Wtedy wyjdzie nam różyczka. No to teraz posypujemy nasze jabłuszka cynamonem. Ja mam cukier trzcinowy, ale może być także zwykły. I też posypujemy. Bo jabłuszko i cynamon lubią cukier. Ok, no to jak mamy nasze jabłuszka na cieście, posypane cynamonem i cukrem, możemy je spokojnie zwijać. Zwijamy teraz nasze ciasto w rulonik. Nie tak nie bardzo ciasno, tylko tak, wiesz, tak luźno, wiesz? Mhm. Okej, no to już mniej więcej wyszła mi różyczka. Ale teraz muszę to dać do foremki. Ja mam akurat taką specjalną na muffinki, ale może być też zwykła blacha. Układamy to w puste miejsce i robimy następne. Już mam swoich 6 różyczek. Wszystkie są w foremce. Posypałam je jeszcze z wierzchu trochę cukrem i polałam troszeczkę syropem klonowym, żeby się ładnie skaramelizowały. I teraz do pieca w temperaturze 200 stopni na 15-20 minut. Po 20 minutach wyciągnęłam nasze różyczki z piekarnika i muszę przyznać, że pachną bardzo ładnie.
Ale tak, muszę was ostrzec, bo musicie uważać, bo to jest oczywiście gorące. I młodsze dzieci, poproście osoby starsze, na przykład tatę do pomocy, żeby pomógł wam wyciągnąć to z piekarnika, bo nie możecie się poparzyć. Posypane cukrem pudrem wyglądają znakomicie i szczerze mam ochotę już zjeść. Także do dzieła! Mam nadzieję, że nasze pomysły się podobają. No i to już w sumie na tyle. Aha, no i fajnym prezentem może być też bluzka albo na przykład kubek naszego sklepu. Tak, bo wiecie, że mamy sklep na platformie Kapsel. To wszystkie pomysły, z którymi mogłyśmy się z wami podzielić. Z okazji zbliżającego się święta życzę wszystkim mamom najlepszego. Tym mamom, które nas oglądają i tym, które może będą nas dopiero oglądać. Wszystkim mamom. I tak kończymy. Pa, pa! Pa, pa, kochani.